Piłkarze włocławskiego Nobilesu spotkali się z portugalską drużyną Deportivo Ovarense. Jak powiedział przed spotkaniem trener włocławian Wojciech Krajewski, jego drużyna bardzo mało wiedziała na temat swych rywali. Na pewno jest to groźny zespół z trzema ciemnoskórymi graczami. Jednak już na początku Nobiles znalazł skuteczny sposób na swych przeciwników. Bardzo agresywne, krótkie krycie sprawiło, że Portugalczycy nie mogli przedostać się pod kosz. W 9 minucie gospodarze prowadzili już 17-7. Ovarense nie mogło znaleźć recepty na szczelną obronę gospodarzy. Pierwsza połowa kończy się wysokim zwycięstwem włocławian 41-14. Nieco inny przebieg miała druga część. Zmęczenie tak agresywnym kryciem w pierwszej połowie koszykarze Nobilesu zaczęli częściej puszczać Portugalczyków pod własny kosz. Pozwoliło to odrobić nieco straty gościom. Ostatecznie mecz ten kończy się zwycięstwem Nobilesu 75-58. Czy ta 17-punktowa zaliczka wystarczy, by awansować do kolejnej rundy? Przekonamy się 4 października, kiedy rozegrane zostanie spotkanie rewanżowe w Portugalii. W środę odbędą się mecze Pucharu Koracza i Ronchetti. Atrakcyjnych, ale i bardzo trudnych rywali mają koszykarze Mazowszanki Pruszków i Polonii Przemyśl. W Pucharze Ronchetti najcięższe zadanie czeka koszykarki Warty Gdynia. Z wicemistrzem Polski Nobilesem Włocławek. Gospodarze grają w żółtych strojach, tylko przez pierwsze minuty dorównywali zespołowi gości. Kosze zdobywali Bacik i Wolnik. W zespole gości po raz pierwszy zaprezentował się bytomskiej publiczności były koszykarz Bobrów Henryk Wardach, który grał na swoim normalnym poziomie. W drużynie gości najskuteczniejszym koszykarzem był Igor Kriszczuk, zdobywca 28 punktów. W drużynie gospodarzy najlepszym koszykarzem Mariusz Sobacki, który zdobył 23 punkty, w tym 6-krotnie popisywał się takimi oto strzałami z dystansu za 3 punkty. Pierwsza połowa zakończyła się przewagą drużyny gości 14 punktami. Wygrali oni pierwszą część 55-41, a cały mecz 103-88. A w pozostałych spotkaniach piątej kolejki Ekstraklasy koszykarzy zwraca uwagę rezultat z Wrocławia, gdzie Mazowszanka wysoko wygrała ze Śląskiem. W tabeli po 5 seriach gier prowadzi zespół z Pruszkowa, który o 1 punkt wyprzedza 6 innych drużyn. Drużyny Polonii i Nobilesu mają do rozegrania spotkanie zaległe. Przed meczem w Pucharze Europy wicemistrzowie Polski pokonali w Warszawie Polonię i pozostają jedynym niepokonanym zespołem w naszej lidze. Potrzeba trochę szczęścia. Tak jak mieliśmy szczęście w Porto, tak jak ja miałem szczęście przeskoczyć swego czasu z Trojtiela Kijów. Jeżeli nam dopisze szczęście, do tego zawodnicy zagrają tak jak z Porto te dwa mecze, tak jak pierwszą połowę z Lechem, to myślę, że są do przeskoczenia. W czerwonych strojach z Mazowszanką Pruszków był szlagierem tej kolejki koszykarskiej ekstraklasy. Zwycięzca obejmował fotel lidera. Nic więc dziwnego, że obydwa zespoły rozpoczęły dość nerwowo ten pojedynek. Jako pierwszy poukładał grę Nobiles. Wrocławianie uzyskali nawet w pewnym momencie 11-punktową przewagę. Ambitna jednak pogoń Mazowszanki doprowadziła do tego, iż pierwsza połowa kończy się tylko jednopunktowym zwycięstwem Nobilesu 40-39. Równie emocjonująca, choć chwilami bardzo nerwowa, była druga połowa. Przez większą jej część przewaga punktowa należała do Nobilesu. Niestety w końcówce więcej zgrania wykazali goście z Pruszkowa i oni wygrali ostatecznie całe spotkanie 82-74, zachowując fotel lidera. Kownie aż 11 punktów. Czy jesteście w tej chwili w stanie odrobić tą stratę? No biorąc pod uwagę formę, z jaką żeśmy zaprezentowali z Mazowszanką, to będzie ciężko. Jednakże liczę, że zawodnicy na tyle się zmobilizują, że będziemy się starać odrobić 11 i wygrać 12. Co jest najsilniejszą bronią Żalgirisu? No praktycznie każdy zawodnik, jeżeli tylko ma moment spokoju od obrony, to jest groźny rzut za 3 punkty. No oraz waleczność, zwłaszcza jednego zawodnika na deskach. Faktycznie odrobienie strat z Kowna nie było łatwą sprawą. Obydwa zespoły rozpoczęły spotkanie bardzo nerwowo. Pierwsze akcje zarówno pod jednym, jak i pod drugim koszem nie kończyły się zdobyciem punktów. Do 14 minuty prowadzona była w miarę wyrównana gra. Od tego momentu nieznaczną przewagę uzyskuje Żalgiris grający w zielonych strojach. Jednak już w 17 minucie Nobiles uzyskuje prowadzenie jednym punktem 34-33. Przewagę tę wrocławianie utrzymują do końca pierwszej połowy, wygrywając ją 43-41. Początek drugiej połowy nadzieje te jeszcze oddalił. Żalgiris uzyskuje przewagę prowadząc różnicą 2-3 punktów.
24 minucie do głosu dochodzi jednak Nobiles. Lepsza gra na desce, więcej skuteczniejszych zbiórek oraz słabsza skuteczność zawodników Skowna sprawia, że wrocławianie z minuty na minutę uzyskują coraz większą przewagę punktową. Na 10 minut przed końcem spotkania prowadzili już 10 punktami, później 13. Nerwowa końcówka, którą lepiej wytrzymują wrocławianie. Na 13 sekund przed końcem prowadzą 19 punktami 89 do 70 i są już pewni awansu do dalszych rozgrywek. Spotkanie to kończy się ostatecznie zwycięstwem Nobilesu 89 do 73, którego teraz czekają dalsze spotkania w ramach europejskich pucharów. To, co wydawało się praktycznie no nierealne, 11 punktów, Nobiles jednak odrobił. Jak tego dokonaliście? Powiedz. Zgraniem drużyny, znaczy walką, charakter drużyna ma. Fatalnej wpadce w sobotę, gdzie zlekceważyliśmy trochę Pruszków i nie wyszedł nam kompletnie ten mecz. Tak dzisiaj daliśmy z siebie wszystko, przy pełnej koncentracji, mobilizacji stać nas na dużo, co udowodniliśmy dzisiaj. Chciałem podziękować wspaniałej publiczności wrocławskiej, która była naszym dzisiaj sprzymierzecznym, totalnym wręcz. To był nasz szósty zawodnik i oni nam pomogli. Oni też wygrali ten mecz. Dziękuję im jeszcze raz. Jednak od samego początku toczył się równy bój. W pierwszej połowie żaden z zespołów nie uzyskał większej przewagi niż 4 punkty. Początek drugiej części należał do gości, którzy prowadzili już 9 punktami, ale po przewinieniach technicznym i dyskwalifikującym Griszczuka Stalowcy niemal odrobili straty. W końcówce przy prowadzeniu gości 2 punktami Adam Gołąb rzutem za 3 punkty próbował przechylić szale na korzyść Stali. Zarówno jego rzut, jak i poprawka Szwedy były niecelne i Nobiles wygrał 68 do 66. Grupy Pucharu Europy koszykarze Nobilesu Włocławek podejmowali hiszpański Taugres Vitoria. Już od początku spotkania widać było mniejsze doświadczenie pucharowymi meczami naszej drużyny. Hiszpanie prowadzeni przez Chorwata Perasowicza i reprezentanta Hiszpanii Lasso od początku meczu prowadzili. Przewaga w pierwszej połowie sięgała nawet 16 punktów. Zdenerwowany i chyba nieskoncentrowany zespół Nobilesu przegrywał do przerwy 44 do 37. Dopiero kilka uwag w przerwie trenera Krajewskiego i rozluźnienie obrony przez hiszpański zespół. Szybkie kontrataki wyprowadzane przez Griszczuka, kończone przez Jankowskiego i Olszewskiego doprowadziły, że Nobiles przegrywał tylko jednym punktem. Niestety Jankowski i Olszewski spadli za 5 przewinień i do końca meczu Hiszpanie kontrolowali już sytuację, kończąc zwycięsko mecz 88 do 80. Następny mecz, jaki czeka Nobiles, to wyjazd do Włoch, mecz z Benettonem Treviso, a we Włocławku spotkanie z mistrzem Izraela Hapoelem Tel Awiw 6 grudnia. Nobilesu Włocławek po wtorkowym występie w Pucharze Europy, a już w czwartek rozegrali kolejne spotkanie, tym razem pojedynego mistrzostwo pierwszej ligi z Agrofarem Kraśnik. Mecz ze względu na wyjazd Nobilesu do Włoch na spotkanie z Benettonem przyspieszono o tydzień. W tym meczu widać było, że pucharowy bój z Taugresem kosztował włocławian wiele sił. Do 5 minuty żadnej z drużyn nie udało się uzyskać wyraźnej przewagi. Później inicjatywa jednak należała do Nobilesu. Bardzo dobrze w drużynie gospodarzy prezentował się Grzegorz Skiba. Pierwsza część kończy się prowadzeniem Włocławka 43 do 30. Po przerwie Nobiles kontroluje przebieg gry, chociaż na kilka minut przed zakończeniem goście niebezpiecznie zbliżyli się na różnicę 4 punktów. Spotkanie kończy się jednak zwycięstwem Nobilesu 86 do 80. Był się mecz koszykarzy komfortu Spójnia Stargard Nobiles Włocławek. Po akcji Martina Eaglestona i ewidentnym faulu Olszewskiego na parkiecie rozgorzała prawdziwa bójka. Koszykarze, a raczej bokserzy z Włocławka kontra czarnoskórzy gracze komfortu Eagleston i Thomas. Mecz po kilkunastu minutach wznowili sędziowie Ryszard Głogowski z Sosnowca i Marek Nowicki z Wrocławia, ale w zespołach grały już tylko 3-osobowe składy. Przy stanie 89 do 89 zarządzono dogrywkę, w której 102 do 96 zwyciężyli koszykarze Nobilesu. Te gorszące sceny ze stargardzkiej hali będą zapewne przedmiotem ocen i werdyktów Polskiego Związku Koszykówki. Koszykarze Nobilesu Włocławek sprawili wspaniały mikołajkowy prezent swym kibicom. W grupie półfinałowej Pucharu Europy Nobiles wygrał pierwszy mecz. Rywalem wicemistrzów Polski był drugi zespół Izraela, Hapoel Tel Awiw. Koszykarze Nobilesu nie przestraszyli się utytułowanych przeciwników. Hapoel, w którego składzie występuje dwóch graczy, kiedyś grających w NBA, z których Wagner ma w swoim dorobku nawet tytuł mistrzowski zdobyty w Los Angeles Lakers.
Od początku Nobiles objął kilkunastopunktową przewagę. Prawdziwym bohaterem i graczem decydującym o przebiegu gry był Igor Griszczuk. Jego wspaniała seria 11 punktów z rzędu, kilka rzutów za 3 punkty pozwoliły do przerwy prowadzić Nobilesowi 46-27. Przewaga 19 punktów wydawała się, że już jest po meczu. W drugiej części rozpoczął się jednak prawdziwy horror. Z minuty na minutę koszykarze gości zbliżyli się i na 3 minuty przed zakończeniem meczu był już remis. W ostatnich kilku sekundach wszystko wisiało na przysłowiowym włosku. Przy dwupunktowym prowadzeniu Nobilesu dwa rzuty wolne na 5 sekund przed końcem meczu wykonywał Ofer Fleischer. Trafił pierwszego. Przy drugim, niecelnym, kilku zawodników z Izraela próbowało dobić jeszcze piłkę, ale już nie zdążyli. Nobiles wygrał 82-81. Następny mecz włocławianie rozegrają za tydzień w Rydze z mistrzem Łotwy Broceni we własnej hali. Już w przyszłym roku, 3 stycznia, podejmować będą Fenerbahce Stambuł. Zupełnie inaczej jest we Włocławku, Stalowej Woli i Przemyślu. Tam kibice pchają się drzwiami i oknami. Przepełnione są również sale w Wałbrzychu, Stargardzie Szczecińskim i Pruszkowie. Dziś sportowi działacze z mniejszych miast wszelkimi sposobami dążą do wyjścia z cienia wielkich klubów. Jeszcze kilka lat temu było to niemożliwe, bo odgórne decyzje preferowały kluby wojskowe, policyjne i federacyjne. Ostatnie sukcesy nieznanych do tej pory drużyn są dowodem zachodzących przemian. Doskonałym tego przykładem jest Włocławek. Po awansie do Ekstraklasy Nobiles dwukrotnie zdobył wicemistrzostwo Polski, a w tym roku awansował do czołówki zespołów europejskich. Niezadowoleni z pracy w Poznaniu nie narzekają we Włocławku. Moja prośba była prośbą o mieszkanie. Niestety w Poznaniu nie znalazło się mieszkanie dla mnie. Te wszystkie pana warunki zostały spełnione tutaj we Włocławku. Tak, zgadza się. Zadowolony jest pan z gry w tym klubie, atmosfery w mieście? Oczywiście. Jest tutaj atmosfera, tak jak chyba kibice wszyscy widzieli na meczach, właśnie jest taka jak dzisiaj. Jest tu strasznie gorąco, kibice kochają koszykówkę, czego niestety nie było w Poznaniu. Tu praktycznie koszykarze są jedynym zespołem, który walczy na poziomie mistrzostwa, wicemistrzostwa Polski. I zaangażowanie sponsorów, chęć inwestowania w zespół, który walczy o najwyższe lokaty, spowodował, że pracuje we Włocławku. Wzorując się trochę na NBA, na ligach amerykańskich czy zachodnioeuropejskich, żeśmy zaryzykowali sponsorować zespół polski i okazało się, że trafiliśmy w dziesiątkę. Reklama w telewizji czy reklama gazetowa kosztuje ogromne pieniądze, a w sumie się okazuje, że reklama poprzez sport jest tańsza. Mistrza Polski Nobilesu Włocławek mistrzowi Łotwy Broceni Ryga. Pierwsze minuty spotkania należały do zespołu łotewskiego. Wyszli oni na prowadzenie aż 10 punktami, a w 6 minucie meczu inicjatywę oddali włocławianom, którzy wyrównali i zyskali w zapasie aż 9 punktów. Ostatnia minuta pierwszej połowy to seria rzutów Łotysza Wetry za 3 punkty i koniec pierwszej połowy korzystny dla Broceni Ryga 48-47. W drugiej połowie silniejszy psychicznie okazują się Łotysze, zyskując aż 11 punktami przewagę. Końcówka należy do Łotysza Wetry, który rzutami za 3 ustala wynik spotkania na 99-92 dla Broceni Ryga. Kawionem Wardachem przyjechali na mecz do Wrocławia koszykarze Nobilesu. Z kolei Śląsk SK z rekonwalescentem Robertem Kościukiem oraz dwoma Amerykanami, Odomem i Smartem. Spotkanie mistrza Polski z wicemistrzem wywołało w stolicy Dolnego Śląska ogromne zainteresowanie. Na widowni hali ludowej zasiadło ponad 3000 widzów. Pierwsza połowa należała do gości, którzy po 20 minutach, przede wszystkim za sprawą Skiby i Żołudoka, prowadzili 42-38. Druga część meczu miała dramatyczny przebieg. Prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie i choć gospodarze mieli ogromne szanse na zwycięstwo, skończyło się na 75-75. W dogrywce lepsi byli bardziej doświadczeni włocławianie. Nobiles wygrał ze Śląskiem Eską we Wrocławiu 85-80. Że Nobilesu Włocławek odnieśli drugie zwycięstwo. W meczu przeciwko czwartej drużynie Turcji Fenerbahçe Stambuł wygrali 95-83, mając przez całe spotkanie wyraźną przewagę. Najlepszymi graczami w zespole polskim byli Igor Griszczuk oraz reprezentanci Polski Tomasz Jankowski i grający niemal przez całe spotkanie z kontuzją Roman Olszewski. Kiedy po pierwszej części
było 14 punktów przewagi dla Nobilesu. Trener Wojciech Krajewski miał pewne obawy, czy nie powtórzy się sytuacja z meczu z HPL-em Tel Awiw. Wtedy również koszykarze Nobilesu wyraźnie prowadzili, a mecz, jak pamiętamy, zakończył się zwycięstwem tylko jednym punktem. Tym razem sytuacja się nie powtórzyła. Spokojnie prowadzeni przez Griszczuka i Mirosława Kabałę zawodnicy Nobilesu Włocławek kontrolowali przebieg gry. Mimo iż ta druga część nie była już tak efektowna, jednak zwycięstwo zostało utrzymane. 83 punkty tylko zdobyli goście, 95 Nobiles i w następnym meczu tu we własnej sali spotkają się z Benettonem Treviso, a wcześniej czeka ich trudny wyjazd do Hiszpanii. Z kolejki drugiej rundy rozgrywek koszykarskiej Ekstraklasy było spotkanie sąsiadów z tabeli Nobilesu Włocławek i Polonii Przemyśl. Obydwa zespoły w tym sezonie spotkały się dopiero po raz pierwszy. W poprzedniej rundzie ze względu na udział Nobilesu w pucharach ich mecz został przełożony na inny termin. Samo spotkanie od początku przyjęło niepomyślny obrót dla Nobilesu. Polonia bardzo szybko uzyskała wyraźną przewagę punktową, głównie za sprawą dwóch ciemnoskórych graczy, Natona Bautina i Daryla Tomasa. Włocławianie natomiast bardzo pogubili się. Nie wychodziły im wejścia pod kosz rzuty z dystansu. W 8 minucie Polonia prowadzi już 23-9, a pierwszą połowę wygrywa ostatecznie 57-41. Dopiero na początku drugiej części oglądaliśmy taki Nobiles, jaki pamiętamy z poprzednich spotkań. W pierwszych 10 minutach tej części gry włocławianie odrobili straty. W 29 minucie objęli nawet jednopunktowe prowadzenie 73-72. Niestety na końcówkę zabrakło sił i ostatecznie całe spotkanie zakończyło się zwycięstwem Polonii 94-87. Dodajmy, że zawodnik gospodarzy Henryk Wardach po starciu z Darylem Tomasem doznał razu kręgosłupa i został odwieziony do szpitala. Koszykarze z Pruszkowa aż 12-krotnie trafiali za 3 punkty w meczu ze Stalą Etanex. Pierwsze zwycięstwo widzę odniosła warszawska Polonia. W tabeli prowadzi Mazowszanka przed drużyną. Mniejszych starań nie byli w stanie odnieść kolejnego zwycięstwa w rozgrywkach Pucharu Europy. Wicemistrzowie Polski w 7 meczu grupy B podejmowali we Włocławku Benetton Treviso. Tylko w pierwszych minutach obserwowaliśmy w miarę wyrównany pojedynek. Później goście, znakomicie prowadzeni przez Macedończyka Petera Naumowskiego, osiągnęli wyraźną przewagę, imponując przede wszystkim znakomitą skutecznością w rzutach za 3 punkty. Do przerwy Benetton prowadził 17 punktami, 57-40. Początek drugiej części to ogólne zaskoczenie. Kilka szybkich kontrataków Polaków i tylko 6-punktowe prowadzenie gości. Niestety osłabnięcie w ostatnich minutach i pełna kontrola zawodników włoskiego Benettonu. Ostatecznie Włosi wygrali 100-85. Za tydzień koszykarze z Włocławka wyjeżdżają do Tel Awiwu na mecz z Hapoelem. Za 2 we własnej sali podejmować będą Broceni Ryga i wtedy czekać będziemy na kolejne zwycięstwo. Mimo że włocławianie mają ostatnio bardzo napięty terminarz spotkań, w meczu tym nie było tego widać. Ani przez chwilę ich zwycięstwo nie podlegało dyskusji. Po 4 minutach mieli już 10 punktów, nie tracąc żadnego. Zespół Stali próbował szukać ratunku w rzutach za 3 punkty Sobackiego, ale zawodnik ten nie miał dobrego dnia. Na 4 takie rzuty trafił tylko raz. Pierwsza połowa kończy się przewagą Nobilesu 59-35. W drugiej systematycznie rosła i ostatecznie mecz kończy się zwycięstwem Nobilesu 109-77. Trzecie miał być mecz lidera Ekstraklasy, koszykarzy Mazowszanki z trzecim w tabeli Nobilesem. Zapowiadanych emocji jednak nie było. Zawodnicy z Włocławka, doskonale kierowani przez Igora Griszczuka, od początku spotkania uzyskali kilkupunktową przewagę, która w drugiej połowie meczu wzrosła aż do 25 punktów. Mazowszanka, przegrywając 73-94, doznała pierwszej w tym sezonie porażki we własnej hali. Oprócz Griszczuka, zdobywcy 25 punktów, w drużynie Nobilesu dobry mecz rozegrał weteran Henryk Wardach. W zespole gospodarzy nie zawiódł tylko Adam Wójcik, natomiast Amerykanin Walker wyróżniał się tylko kolorem skóry. W wolnym pucharu ligi spotkali się koszykarze Mazowszanki Pruszków, białe stroje, i Nobilesu Włocławek. Wygrali włocławianie, rewanżując się Mazowszance za porażkę w półfinałach play-off. Najlepsi gracze w obu zespołach to Igor Griszczuk i Kate Williams, którzy zdobyli po 27 punktów. Poza tym Griszczuk zdobył nagrodę dla najlepszego strzelca turnieju, a Williams dla tego, który najlepiej trafiał za 3 punkty. Impreza rozegrana w pięknej hali sportowej w Brzegu Dolnym cieszyła się sporym zainteresowaniem publiczności. Polonia Przemyśl i Lech Poznań, które także uczestniczyły w tym finale, nie rozgrywały meczu o trzecie miejsce. Puchar Ligi rozgrywano po raz pierwszy w historii polskiej koszykówki.